Słuchajcie, zbudowałem stanowisko, naprawdę jest mega sophisticated, jak mówią Amerykanie, czy jest mega tutaj sprytne. Jest to stanowisko do ładowania baterii. Mam podejrzenie, że jedną baterię trafi szlak, tak jak miało miejsce to niedawno. 4S, 1300 mAh. I to jest moje stanowisko, gdzie dzisiaj spróbujemy naładować drugą, a cała przygoda zupełnie przez przypadek zaistniała. Opowiem wam dzisiaj o tym. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek może być też bardzo pomocny dla użytkowników dronów DJI z tego względu, że jeżeli chcą wyświetlać napięcie na głównym ekranie aplikacji, będą wiedzieli po co to jest, a druga sprawa, mogą spokojnie odczytać te parametry napięcia, które są w ustawieniach baterii w aplikacji DJI Go. Ostatnio miałem taką sytuację, słuchajcie, że wiatr bardzo mocno wiał i latałem na baterii o niewielkiej pojemności. Ten akumulator LiPo ma 850 mAh. I co się stało? Byłem mniej więcej 200 metrów od siebie i nagle wiatr mnie mocno zaczął zwiewać, więc zrobiłem punch. Napięcie spadło mi naprawdę mega mocno, mniej więcej do 3,2, tak podejrzewam. Zwykle staram się lądować, jak jest 3,5, ale przez ten cholerny wiatr i małą pojemność w ogóle moje obliczenia szlak trafił. Druga kolumna, trzeci rząd. Mamy to. Wylądowałem 150 metrów od siebie i mam wrażenie, że rozładowałem dzisiaj tą baterię. Dzisiaj przekonamy się, czy jest szansa na to, żeby ją naładować. A w międzyczasie odbierzemy następną baterię, która przyjechała, więc jedno odchodzi, drugie przychodzi i tak dalej. Tak jest cały czas. Wygląda dobrze, będziemy śmigać, 1300 mAh, jest też pyszna kawa. Stanowisko mam gotowe. Pytanie brzmi, jak to jest, że jeden akumulator wygląda tak, a drugi wygląda tak. I czasami jest tak, że ten wytrzyma rok, a ten wytrzyma 5 ładowań. Detale, które o tym decydują i na które trzeba zwrócić uwagę. Jak człowiek jest pochłonięty procesem latania, nie zwraca uwagi na pozornie nieistotne rzeczy, takie jak ten punkt napięcia rozładowania baterii. I tutaj właśnie tak było. Zobaczymy, czy eksploduje, czy nie. Stanowisko jest gotowe. Za chwilę je trochę jeszcze dokończę i będziemy dzisiaj robili próby. Jest napisane wyraźnie, że nie należy rozładowywać akumulatora poniżej 3,2 V na ogniwo. Ok, mamy nastawione wszystko. Prąd, ładowanie zmniejszyłem na 0,8 A, 14,8 V 4S. Można ją wypróbować. W takim razie spróbujemy ją podładować. Zobaczymy, jakie tutaj będzie napięcie. Tu wszystko się zgadza. 12,50, 12,60 to jest trochę mało. Nawet bardzo mało. 12,8. Trzeba będzie nasłuchiwać, co się z nią dzieje. Wygląda, że jest wszystko w porządku. Doładuję ten akumulator do 15,2, czyli do 3,8 V na cele i to będzie wszystko. Jeszcze chwilkę, ale jak na razie nie eksplodował. Mamy to. Zobaczmy w takim razie, dlaczego to jest tak bardzo istotne. Napięcie, tak? Wyobraźmy sobie, że tutaj mamy napięcie w voltach. Tu będzie procent ładowania baterii. 80%. Napięcie, które mamy. 4,2, 3,8 i 3,6. W tym miejscu. Tak, i przechodzi nam dalej krzywa w ten sposób. Przy 3,5 następuje gwałtowny spadek. Mniej więcej, to nie jest precyzyjnie narysowane. I teraz co się dzieje? Degradacja zaczyna się tak naprawdę w tym punkcie, że jest faktycznie skończyć lot na mniej więcej 80%. Ja zwykle kończę, jak mam 3,5 V na jedną celę,
ale to nie zawsze tak jest. Dlatego, że jak mamy punch na przykład, czyli mocne kopnięcie, fakt, że w Cinelupie nie mam takiego kopnięcia, ale czasami mamy wrażenie, tak jak wtedy, kiedy był wiatr, że ja jestem już tutaj, prawda? Że degradacja tej baterii, tego akumulatora poszła bardzo mocno, a to był tylko chwilowy punch. Stąd właśnie może miałem takie odczucie, że nadmiernie tą baterię rozładowałem. Co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli chcemy przechowywać dłużej baterię, jest tak zwany storage voltage, czyli około 3,8 V. Warto sobie podładować na taką wartość i wtedy można przechowywać dłużej, bo ta krzywa jest tutaj z największą tolerancją. I to jest ta różnica, słuchajcie, pomiędzy baterią, którą eksploatujemy krótko, tak jak moje pierwsze, czy jedno z pierwszych doświadczeń w PV, i akumulator, który eksploatujemy długo, nawet rok czy półtora roku. To wszystko niestety nie jest tak trwałe jak w przypadku DJI, a tak to wygląda. Zwykle w dronach DJI mamy układ zabezpieczający i dron wyląduje nam, zanim nastąpi ten proces degradacji. W przypadku FPV trzeba pilnować tego. Jak zwykle 3,5, jeżeli mam taką wartość, ląduje i mam sygnalizację low voltage. Ale to jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku wiatru. Jeżeli podlecimy, jeszcze damy jednego puncha, jeszcze mocniejsze kopnięcie, wracamy pod wiatr, czy lecimy pod wiatr, może się okazać, że ta degradacja faktycznie, tak jak tu pokazałem, następuje. I w tym momencie można tą baterię już załatwić. Tak się stało właśnie w przypadku tego cuda, a tutaj byłem pewien, że też rozwalę tą baterię, ale jednak przetrwała. W tej chwili ma napięcie 15,2, tak? Czyli to mamy dokładnie 4 razy 3,8, to co chciałem osiągnąć, równa się 15,2, tak? Czyli jesteśmy na tym miejscu napięcie przechowywania w tym momencie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, bo miałem wrażenie, że rozsadzi tą baterię, ale jednak wszystko poszło ok, czyli to był jednorazowy tak zwany punch, czyli strzał, i jestem zadowolony. Napiszcie, jakie są wasze wnioski odnośnie użytkowania baterii, bo ja załatwiłem już 3 baterie w swojej karierze, może nawet więcej, może z 5, ale 3 w ostatnim roku. Natomiast chcę powiedzieć tyle, że po pierwsze, jeżeli przechowujemy, to warto zadbać, żeby to napięcie wynosiło 3,8 V na cele i dobrze jest przełączyć sobie, jeżeli macie taką możliwość w aplikacji, żeby przełączyć faktycznie w ten tryb, kiedy pokazuje nam system napięcia, aplikacja pokazuje napięcie na poszczególnej celi. Po drugie, warto trochę zainteresować się na temat tego napięcia, bo to jest bardzo proste. Mamy 3 albo 4 cele zwykle w dronach DJI. Zdarzają się oczywiście dwucelowe też akumulatory, ale najczęściej jest albo 3, albo 4. Tak jak Mavic 2 ma 4, a Mavic 1 ma 3. Jak jest w Mini? Tam jest chyba 2, już nie pamiętam. Chciałem wam powiedzieć, że ważne jest, żeby nie rozładowywać poniżej 3,3, mniej więcej, najlepiej 3,5, czyli trochę wcześniej kończyć, to jest istotne. Jeżeli przechowujemy długo, doładowujemy do 3,8 i wtedy można dłużej trzymać, nawet składować baterię nawet kilka miesięcy. Jeżeli latacie agresywnie, bo ja staram się latać łagodnie, szczególnie w FPV staram się raczej robić naloty niż akrobacje, wtedy te puncze nie są takie mega agresywne. Oczywiście, kiedy jest wiatr i mnie trochę zniesie, i wtedy zdarzają się puncze, ale rzadko mi się to tak naprawdę zdarza. Natomiast gdybym latał bardziej agresywnie, kończyłbym pewnie na 50% akumulatora naładowania, bo lepiej jest mieć krótszy lot, ale utrzymać ten akumulator w dobrej formie. Już się tego nauczyłem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia z akumulatorami i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie, czy to będzie live, czy epizod montowany. Trzymajcie się, cześć!